A mogę pewnie wszędzić kasy na odłączona piątego. No co jest? O! Jest! Mam się teraz. Halo! Kopyta ci mało. Przed Boguś! Sąsiad znowu dzwoni. Witaj, Lucy! Co tam u ciebie? Czekaj, wolę chwileczkę. Jezus Maria, ściszcie tą muzykę! Ściszcie to, Jezus Maria! Wybacz, mam małą imprezę rodzinną. Słuchaj! Pożycz trochę węgla! Co? Potrzebny! Czekaj, czekaj, nic nie słyszę! Po co dzwonisz? Znowu was zalaliśmy? Po zeszłorocznej akcji nawet my zamykamy graf. Nie będziemy mąknąć, jak ci nam wpierasz w Olsztynie, nie? Powiedz, jak tam z Ludzką czynę? W krzyżu trochę łupię. Ale wy po czym? Widziałem cię ostatnio w walce. W Heliosie. Co? Ty ja tam nie chodzę. Ale ja chodzę. Widziałem cię w pasji Gibsona. Dobrze zagrałeś. Kiedy sequel? No wiesz, trwają negocjacje. Z Peterem Jacksonem mamy nagrać powrót króla. Ale mów ty lepiej, po co ty dzwonisz? No mówię, pożycz troszkę węgla, Boguś. Weź, co? A co? Masz problemy z żołądkiem? Nie no. Fakt, że wczoraj nażarłem się tego sosu pikantnego w kebabie. Piekło we mnie. No ale się żołądkiem jest geek majonez. No kok schodzi. Krócej, ja ci mówiłem, ja nie handluję żadnego anielskiego pyłu, to nielegalne. Od kiedy taki święty jesteś? Krótka piłka z mojej strony. Pożycz trochę węgla, bo nas już po lajtuzach wieje. Pensjonariusze się skarżą, że mają w niebie. Od was klienci odejdą, do nas przyjdą, przepełnienie będzie. No jakaś równowaga musi być, nie? Ordnung muss sein, jak mawia mój zastępca. Dobra, zgadzam się. No, no to przejdźcie tu kogoś ciężarówką węgla i jedziemy z tym koksem. Nie. Boguś, ja nie ruszam nic, nie się nie odmawiam. Czemu nie chcesz? Luce, ty dobrze wiesz. Ostatnio wysłałem wam posłańca z wiadomością. A wy go na grillu zjedliście. Pozny był jak kurczak ze skrzydełkami. Myśleliśmy, że nam obiad w kajecie zamówiłeś. To się nam pomyliło. Tego już nie sprostowałeś. Dobra, wybaczam. Wiesz, że muszę. A nikogo już do was nie wyślę. Dobra, dobra. Zła. No to ja wyślę takiego znajomego twojego syna, handlarza. Wizję się nazywa, czy jakoś tak. Z paroma żegnami przyjdę pomocy. Dobrze. Tylko żeby nie znowu na mój koszt, na mój zapłać. A kto dzwonił, panie? Kolega ze studiów. No pan to mi na studenta to nie wyglądał nigdy. A jaki kierunek pan studiował? Teologię. Ale brałem. A rozumiem. Sesja to piekło. Rzecz ta prawda. No, węgiel będzie. A ty z Polakami zaraz wiesz? Tak. Wszystko sobie wyjaśniliśmy. O, nawet prezent dali. Co, pustą dali? No, osobna pewnie jakaś, no. Kwiatki postawimy na kominę. Powiedz, jakich wystarczyłeś? No, powiedziałem, że jak sobie nie pójdą, to wyślijmy wszystkie odcinki mody na sukces od nowa. Cię wystarczyli ostro, co? No nie do końca. Pobiegli oglądać! No i zwalacza! No, to ja teraz pójdę się napić jakiś wodownik. Stop!
to zdanie, czy tego czy nie? To o sztywnie to myślałem! A oczy, oczy! Ja tu pewne cudów, tu nigdy nie ma cudów! Księży, uksięży, z tego pewnych księży! O! Wystarczy spojrzeć dookoła! Wiesz o tym, co już tak, już o tym zdała, że to miasto! To miasto! Yeah! To miasto to jest to! Jestem czynny burger i coś sobie ma! Dziwnie nie kierują, tylko mam ja! Heliocentrycznego. A ty, kolego, słuchaj nieuważnie, bo biskup nie kłamie. Oczy to podęga i tak już zostanie. Dłuższy pieniądz wybiera się tylko lepszy, ale najlepszy zawsze będzie wszędzie. Jestem Mikołaj, prezentów nie roznoszę. Jestem hojny o jedno tylko proszę. Powiedzcie o tym wszystkim. Niech wie cały świat, że Olsztyn kończy. Przyjdzie na! Prawda? Są te dobre sposoby i te złe sposoby. Mój sposób wychowywania mnie przez moich rodziców to czysta parodia. Cześć, synek. Cześć, tata. O czymś nie zapomniałeś? Nie. A? A dzień ojca? No ja swojemu tacie złożyłem życzenie. Ty, co tam robisz? A wiesz, siedzę na internecie. A, pokaż. Co to za kolej mamy? Co za kolej mamy? Ja się pytam, co to jest? Tata kliknąłem w ulubione. Przecież to twój komputer. To jest mój komputer, to jest mój komputer. To jest mój komputer. No, to weź sobie na Google poglądaj na stronę. Bardzo proszę. Tata, Google ty masz na nosie. No. Co to było? A co to było? To się zamiesz, jak będziesz dorosły i będziesz miał dzieci. Tata? A skąd się wziąłem? A ile ty masz lat? 12. To jakbyś to powiedzieć? Ściągnąłem przez internetu. Co? Tak. A długo to trwało? 9 miesięcy. 9 miesięcy? Tak. Właśnie niecałe 4 kilo. Matka zajęła transfer na całe 9 miesięcy. Przez 9 miesięcy nie miałem internetu. I 9 miesięcy musiałem siedzieć na Singli Play jeszcze. Ale co, udało się? Słabo szło, to ściągnęliśmy taką najuboższą wersję. Bez rozszerzeń, bez serwis paków. No to przywiesza, taki trojan. Na zasadzie.
źle ściągaliście, trzeba było z torrentu. Z torrentu? To były inne czasy, wiesz, jaki był problem z połączeniem. Chciałem wejść na internet, matka mówi, że dopiero po ślubie. Po ślubie też, głowa ją boli, internetu nie ma. Co 28 dni przerwa techniczna. Nie ma internetu, nie będzie internetu. Tata, no? Ale jak już siadłeś, to grałeś, nie? No stąd się z matką rypali. Matka to jest taka gra, to już... Ja przyszedłem całą mapę, ona jeszcze do pierwszego checkpointa nie doszła. Mama jest słaba. Ja to wolę z chłopakami popykać. Co? Jak to? No fajnie, zbieramy się. Co, zbieracie się? Tata, zbieramy. Myślałem, że jak w wojsku. No to wyrośnie z tego. Tata? Tak. A teraz trochę grasz? Bardziej sentymentu. Zaczyna się nudzić na trochę. Wejdę, połaczę, połaczę, nic ciekawego wychodzę. Dla mnie taka grafika robiła wrażenie, nie wiem, prawie, no. Teraz piksele wiesz, jak to ładnie. No stare sprzęta, ta no. Nie ma co się dziwić. Z tym znajomym pokazywać. Sprzęt jest do pociągnie. Tylko ja mam problem z połączeniem. No bo tata, no bo do tego trzeba mieć porządny kabel. Ja mam radiówkę. I też sobie zasięg, bo działa tylko w sypialni, to nie zawsze, to czasem mam komunikat. Wyrzuć śmieci, umyj naczynia. Tata, to ty nie możesz iść do tej, no, kawiarenki internetowej? To mogłem iść? No tak, ale przyniosę jakiegoś wirusa i matka mnie zabije. To przecież są antywirusy. Są antywirusy. Ale nigdy nie masz 100% pewności. Wiesz, jak się łączysz przez rumuńskie serwery. Rumuńskie? Tata! To dlaczego ty nie zerwiesz umowy? Mam duży wody. Nawet jak bym zerwał, to i tak musiałem płacić. Zresztą, gadamy, żebym sobie ochotę narobię. Ściśle i grzecznie. A ja idę na internet, póki matka śpi. Cześć Agnieszka. No. Wiesz co, brzuchem się nie martw, wiesz? Dzieci ściąga się z internetu. A kurwa! Na szczęście dużo młodego czasu spędza ze swoim przyjacielem Krzysztofem Kolumbem. Kolub! Jo! Co tam, zio? U ciebie? Zobacz, co mam. Nowe mapy? Co ty się... Joanna Dark. Ty ściema z tą dziewicą, nie? No pewnie, po zmianę koniu. A patrz, to będzie na szczętym numerze, patrz. Maria Czubaszek! Łączyły ich wspólne zainteresowania, na przykład muzyka. Ty, ostatnio byliśmy z Krzyżakami, nie? Na Ustoku. I kurde, ten taki metalowy, ten, Democa to grał zespół, nie? Democa. No ja coś, o. Czekaj, jak to się wyszło? Ale jeszcze taki dobry jest Beethoven. W spodku widziałem. Tak? No. Milion luda wszyscy pokują tam. Ty, tu jest jeszcze ten. Marsz pogrzebowa, to już ryje pani. Nie wie pan. To ryje pani. Hiszpańską inkwizycję? Ale w jedynkę czy dwójkę, ziomeczku, bo nie wiem. W jedynkę, ziomeczku, dwójka słaba jest. Ale to nie wiem, krzyżowali, palili. No krzyżujesz. Chyba, że jakaś heretykę, to musisz stwierdzić. A, no to weź mi kurde daj. To chodź, to ci wypalę. To wypal! Albo krzyż. No, lata mijały, a Kopernik robił postępy w swoich badaniach. A kurwa!
środowisko naukowe nie przyjęło, jego teorii pozytywnie. On dowiedział się o tym już na studiach. Pamiętasz, nie z moich notatek uczymy się, nie? Moja teoria, moje notatki, nie? To idzie. Ja pierwszy? Czemu ja pierwszy? Dobra, to jest tak, nie? Proste. Jest słońce i jest ziemia, nie? Ziemia też okrągła jak słońce. I ta ziemia zapierdziela tam dookoła tego słońca. Proste. Dlaczego, Grzesiek? Ja nie mam siły. To tak, ziemia jest rzeczywiście płaska. Stado żółwi biega tam pod spodem, podtrzymuje, to są gwiazdki zawieszone. I tu ten... I tu jest woda, tam wszystko z końca się kręci. Dziękuję bardzo. Chodź tu. Przecież mieliśmy wszystko we wrześniu wstawać, jak każdy normalny, przeciętny student. No sorry, no. No to sorry, no to nie mam czasu we wrześniu. A co ty robisz we wrześniu? Płynę do Ameryki. A ja wszystko ładnie, z Wikipedii po łacinie. Dzisiejszy czas akurat. Szukałem ich po życiu. Przewodniczącym jury, w związku z czym przypadł mi ten zaszczyt w udziale, żeby odczytać nasz werdykt po obejrzeniu wszystkich kabaretów konkursowych. Państwo bardzo zmokli, nie? No właśnie. A ja mam taką propozycję jeszcze do Państwa, że ponieważ za chwilę to, co będzie się działo, to będzie sztuka wizualna, to ja proponuję, żeby zejść jak najniżej, bo będą Państwo lepiej widzieć, będąc blisko. Także jak teraz, ponieważ widzę, że tu są wolne miejsca na dole, to zachęcam do zejścia niżej, bo tu naprawdę będzie zupełnie inna atmosfera. A teraz, proszę Państwa, protokół z obrad jury w dniu... W dniu 10 lipca 2013 odbyły się obrady jury konkursu kabaretów podczas finału festiwalu parodii i pastiszu Parodiola w składzie Ewa Cichocka, Ireneusz Krosny, Marek Marcinkowski i Robert Kowalski pod przewodnictwem mojej skromnej osoby. Jury, będąc poza wpływem jakichkolwiek czynników zewnętrznych, ustala, co następuje. Więc proszę Państwa, uznaliśmy, że nie przyznajemy nagrody Grand Prix.
Dlatego, że Grand Prix kojarzy się z czymś, co jest programem wybitnym, gotowym, skończonym, do którego specjalnie nie ma uwag i możemy go śmiało wszędzie posłać. Uznaliśmy, że jeszcze aż tak dobrze nie było dzisiaj, żeby już było. Ale te nagrody, które przyznaliśmy, przyznaliśmy nagrodę pierwszą, nagrodę drugą. Nagroda pierwsza, czyli najlepszy program dzisiejszego wieczoru, zdaniem jury, to kabaret z Konopi. Wrócimy dalej z Konopi na scenę. Powiedzą, na co przeznaczają tę nagrodę, dla kogo, na jaki cel, charytatywny. Wszystko narodowe samo akustykowi. I nagroda druga, kabaret inaczej. Zapraszamy kabaret inaczej do nas. Inaczej być nie może. Oraz przyznaliśmy jeszcze nagrodę rzeczową w postaci dysku zewnętrznego oraz dołączyliśmy do tego nagrodę za najlepszy sketch dla kabaretu z Konopi za hardkorowego koksa. Proszę Państwa, to by było tyle, jeżeli chodzi o część konkursową, a za momencik rozpoczynamy spektakl. W imieniu jury dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy jury. Dziękujemy kabaretom. Zapraszamy już za sekundkę. W przyszłym roku, a za sekundę, moi drodzy, Ireneusz Krasny.